Siema, z tej strony Tristus, witam was w kolejnym odcinku na Hali, ponieważ jest daily i wrzucamy filmy codziennie o 18. Tak tylko przypomnę, my jesteśmy T-Squad i w dzisiejszym odcinku będziemy losować na kole fortuny, jaką rzecz jemy w jaki sposób. Czyli jemy na swój sposób różnego rodzaju potrawy, jedzenia. Więc teraz zacznijmy od losowania. To koło fortuny było tylko i wyłącznie dla zmyłki. Ja losuję pierwszy. A no. Czyli muszę jeść ogórka, robiąc fikołki. Dobrze, to jest twoje zadanie. Proszę bardzo. Jak ja mam obierać ogórka i robić jeszcze fikołki dodatkowo? Nie kłam, że nie robiłeś tego nigdy w życiu, no, robiąc jeść fikołki. Tylko... Czekajcie, czyli... I fikołek. Jakie to jest głupie. Da się, czy nie? Ja bym jedną rękę na zewnątrz zostawił. Czekaj, mam pomysł, stary, zaraz. Robię to tak? Tak. Ale mówię... Tak! Ej, dobra! Się walnąłem. Co? To jest okropne! Ja brałem tyle! Możesz obrać, ale zjeść masz go. To jest okropne! Jak ty to wsadzisz do buzi, robiąc fikołka? O, i teraz wsadź do buzi i rób fikołka. Ej, to nie może być takie trudne. Patrz. O, jest git chyba. No nie! Jak ty się musisz czuć robiąc to, powiedz mi? Chyba głupio, ale pachnie ładnie. Dobra. Kto wymyślił ten? Czekajcie. Uwaga. O! Pokaż. Odwrotnie lepiej, żebyś w tamtą stronę leciał. No i tak. No i tak, i tak. Jest no, dużo cięższy. Nie potrafię. Jesteś tak? No. Robisz tak. Ciężki jest. Nie będę tego próbował nawet. Czemu? Z górę? To łatwiej, stary. Pierdzielał górę, ale jeszcze na te. Ale wiecie co? Ja nie będę. Ja myślę, że trzeba wprowadzić zasadę, że wystarczy, że po prostu trochę się zje. Tak, tego, jest. Tej rzeczy, bo potem do ekstremalne dania, więc myślę, że można zaliczyć to zadanie. Teraz moja kolej. Pyk. Ogórek już jest wyrzucony i będziemy mieli... Cytryna stojąc na głowie. No. Nakarmisz mnie? Ale to na tym polega trudność, stary. Okay. Stoisz na głowie i jesz. Bez ściany? Bez. No. Szeroko ręce jak rozstawisz, ty dasz radę. LOL BEL! No! A ja umiem to. No. Od razu lepiej. Nice. Jo. Dobry. Tylko jak ja mam to zjeść? No jedną rękę musisz. O, wystarczy tak, wystarczy. Palmo, nie! I spróbuj. O nie! Moja rękę! Bo coś mokrego na plecach. Co, byłeś w stanie wziąć rękę? Co? Nie, od razu się wywaliłem. Ja nie mam... Ja się pyta. Nie widziałeś? Zrolowałem cię. O, nice! Ale się trzęsie, biedny, tak się stresuje. Tak kwaśne, czy tak się nie dało popchnąć? Wszystko do nosa leci! Tak? Tak! O, kwas! Kwas! Ale nie kwas! Da się. Dobra, chodźcie. Czyli też tracisz punkta. Gratulacje, Zipek, jak tracisz punkta. Jeszcze mogę ci przejechać po cytrynie. No, ale to chyba były najtrudniejsze już w ogóle. W takim razie losujemy. I co mamy? Brzuszki Dona! Czemu on ma takie łatwe? Nie bo wiem. Jestem gruby i w sumie pod siebie zrobię to zadanie. Dawaj Donata! Końcu ćwiczenia! Uwaga! Jesteś gotowy? No. Łukasz, zrób to w końcu. Dawaj. Czas skonąć! O! Jeden! Ile było? Jeden. Ile? Jeden. O Jezu! O Jezu! Dobra, jak na siłowni. O Jezu. Dwa! A może pompki jednak? Nie. O Jezu, daj to! Trzy. Dawaj! Już kolejny! O nie! Co? Wyżej! Daj mu go tak nieruchomo! Nie! Nie! Połknął razem z haczykiem. No, ale duży okaz się nam złowił dzisiaj. Dobrze. Więc ku zaskoczeniu mamy pierwszy punkt tej gry i jest to punkt Łukasza dodatkowo. Zaskoczenie. Ciężko, bo chłopaki, wy mieliście łatwe porównanie do tego. Czemu to się nie kręci? O! Poszło. Kiełbasa na ślepo! Nie! Kiełbasa na ślepo! To jest taka ciuciu babka, Ernest. Tak, no musisz zamknąć oczy.
No, teraz. No. Oto prezentacja naszego miejsca, w którym może znajdować się kiełbasa, a może nie. O tu może, o tu może. Twoim zadaniem, Ernest, jest zjeść tą kiełbasę. Co najmniej 3 gryzy, więc powodzenia. O kurde, co to było? Ta kiełbasa. O, ściana jest. Nie, poczułem coś. Czemu przy ścianie nie jest? No bo nie wiem, ja bym przyczepił taśmą do ściany, nie? O, czekaj! Co, nie, bo, dobrze, dobrze, ciepło, ciepło, gorąco, 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 dosłownie! Ale w górze? Dosłownie! Oj, nie, ciepło, nie! Ciepło, stój ciepło, się, nie ruszę! Ciepło, o, aha! Gorąco! Leee! Czekaj, podsady czy mam? Masz. Tak na grillu się bawimy razem. Czekaj, czekaj. Nie idź w stronę światła. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Halucynacje ma jakieś. Czego ty szukasz, stary? Aaa, musztarda! Znam tą halę jak własną kieszeń. Błagam, dajmy mu pół punkta za to, że znasz tą musztardę dodatkowo. Chłopaki. Jak ty tą musztardę nałożysz? Ciepła, ale zimna kiełbasa. O, masz krzesło? To jest zasadnicze pytanie. Nie takiego grilla. Jest git. Oooo! Drugi gryz. Ale nasrał na siebie tym wszystkim. Dobrze. Dobrze, mamy to. To było najlepsze dotychczas. No, nie. No. Było najlepsze dotychczas w ogóle. Tak zajebiste. Co teraz? No mistrzu, no 2 punkty zdobył. Teraz zipek. No. A jest dobrze zarobione 2 punkty. Jaki dwa? 6 bonus. Co my tu mamy? I... O nie. Czekolada robiąc mostek. O! Czekolada. Mostek. Zipek, błagam. Znowu będę do gry nogami. Błagam, zamień się ze mną. Nie. Toka czekola... Oooo. Oh, man. Dobra. Ale ci zazdroszczę. No, dobra. No. O człowieku. Najlepiej. Co? Jak ja mam to zjeść, robiąc mostek? Ej, poza tym znowu nie będę miał rąk. Nie, no, mostek sam zrobię. Tak? No. To może możesz poprosić kogoś, żeby ci pomógł karmić się, no. Aha. Ktoś musi być. No dobra, niech ci będzie. Dawaj. Ej, a to ma coś w środku, czy nie? Zaraz cię przekonamy. Jak to... Kurde. Ja ci poprawiam. Nie ma. Już nie daję rady. To na szybko trzeba. Nie ma tego zjeść. Połowę? Niech zje całą do buzi, tyle da radę do buzi włożyć. Do buzi, to możesz przestać robić. Dobra. Możesz zjeść wtedy. Musi zjeść ten kawałek, ale na jeden raz. Dobra. Proszę bardzo, podejście pierwsze. Uwaga. Dobrze! O nie! No ale nie za całego, dawaj mu drugiego, no, dawaj! Am! I da się jeść do góry nogami? Mhm. Ale trzyma mocno. Wow, szacun. No. Fajnie było się z was śmiać, ale pośmiejmy się z tego. Abyś miał coś ciężkiego w końcu. Pianki rzucanie! O, ja pod siebie trafię, ale stary dobrze trafił, bo ja umiem łapać to. Znaczy, czemu znowu Łukasz ma najłatwiejsze? No bo ja po prostu śmieję się na innych najbardziej. Ja muszę po prostu reagować, stary, na innych, bo są zabawne. Łukasz, jesteś gotowy? Tak! Dobra, to się uda. To się prawie udało. Wow! Co jest? Ja cię. Ile ma zjeść? Wow! 3 na 5. Jest, dobra, chubby mami, chubby mami. A już się chyba nie będzie dało. O kurde. Nie! Ale mistrz. No nie! Ale bo one już się odbijają od tych w mordzie. Dobra, zostało stary ostatnie. Jezu, ja się bardziej spociłem niż na WF-ie i na siłowni teraz. I dlaczego mam? Uwaga, 7 ostatnich i lecimy na paście. Jesteś gotowy? Okej. Okay. Dajesz zipek. Ready? No nie! No. Nice! Ej, mamy 1 z 7, jest dobrze. Ała. Uwaga! No, czemu to się nie krę... Musisz leciutko... Stary, ty nie potrafisz kręcić koło fortuny. Patrz, za pierwszym razem, patrz. Ale jak chcę tym zakręcić? Czekaj, teraz się nie liczy. Kliknij guzik spin. A, czekaj, ale jak ty się tym kręci? Wait. O, dobra, udało mi się. Uwaga! Tort! Jaki tort? Jaki tort? Co to znaczy? Ja wiem, co to jest za challenge. Ja chyba też. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym wyzwaniu. Twoim zadaniem będzie zrobić koło 100 pompek. Ale pod twoją twarzą będzie znajdować się oto ten pyszny tort. Ty jesteś gotowy? Nie obchodzi mnie. Ile mam go zjeść? Wszystko! Cały! To co tylko ty? 2800 kalorii. Nieprawda, 2200. 4300 jak coś. Nie mam pojęcia, nie. Ej, ale dobra, tak serio, ile mam zjeść? Zaraz wszystko. Nie trzeba było jeść niczego w całości jeszcze. To co? O, dobra, poczekaj.
Ale bez tego. Dobra, Ernest, zasada jest taka. Chociaż. Jeżeli nie zjesz całego tortu, to musisz przynajmniej zleć 100 pompek. Słyszałeś? 100 pompek? Tak. Jeżeli nie zjesz całego tortu, nie chcesz, to przynajmniej musisz 100 pompek nad nim zrobić. Bez przerwy? No a co? Masz przerwę teraz? W pracy? My mamy przerwę? Nie mamy. Dawaj, ty umiesz to. Słuchajcie, bo mnie telefon bardzo obciąża. Ja będę włączał tyle hajsu na koncie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, matka by cię znowu wywaliło. Osiem, dziewięć, to w ogóle przełykasz? 11, 12. Skądś, no pompki już idą. Ej, stary, on zje prędzej cały tort niż zrobi 100 pompek, to jest moje podejście. Ty jest po prostu grubasem! Nie masz... Co to jest? Czemu się opierasz? Nie można się opierać! Jak on płakał, że nie zrobi, że nie zje tortu i się martwi? Błagam cię, powiedz, że zrobisz chociaż 10 pompek. 15. O, dobra, nie jest źle. Nie, ale nie rozmawialiśmy się po prostu. Nie umyć mordę, pierdzielę tego punkta. To co, Zipek, po jednej pompce? Dla zasady? Dobra. Dobry, tą gada. O jest, jedna pompka. Dobry torcik. Ernest! Co? Twój tort mi się przykleił do buzi. No nie. Nie chciałbyś tego widzieć. Jedzenia dobrego. Zostały dwie rzeczy. I mam nadzieję tylko na jedne. Jest! Czemu znowu do góry nogami, no? Spaghetti stojąc na rękach tym razem, nie na głowie, Zipek. Wersja hard, bo no to musicie łatwa. Mnie teraz, musicie mi to będziemy cię trzymać za nogi. Nie, to chodzi o to, że zrobić pompkę stary taką. Ej, a co byśmy cię trzymali przy ścianie? Po prostu ty za jedną nogę, ja za drugą. Byś wisiał, jakbyś miał brzuszki robić do góry. Byś normalnie jadł. Wiesz, po prostu Zipek, do góry nogami. Prawda jest taka, jako tutaj arbiter konkursu, prawda jest taka, że napisane jest... Co jest napisane? Przeczytaj. Stojąc na rękach. Spaghetti stojąc na rękach. Na czyich rękach musisz stać? Jak znajdziesz sobie śmiałka... Chodzimy po dłonie, Zipek. Zipek stanie komuś na rękach, to może dla mnie jest to spaghetti nawet z myłyczką. Idąc tym tropem, to raczej powinien zrobić tak. Stając na własnych rękach. Tak też mógłbym zrobić. I dziobać stary. To ale nie, dobra. Stawiamy na rękach, dawajcie. Skąd stań na ręce najpierw. Co? Smacznego. O, no, dawaj. O, co jest? Dobra, ja bym to zaliczył, bo jest zjedzone cokolwiek. Chyba, poczekaj, jeszcze nie? Chyba własną szturówkę je. Nie, nie, nie. Ta, o kurde. Już? A ty nie było. Dobra, koniec. Stary, było właściwie. No. Ej, stary, to było najlepsze, najcięższe ze wszystkich w tym odcinku. Nic się nie spodziewał tego. Nie mogłem oddychać przez pół minuty. Jak oceniasz spaghetti, stary? O, fu, jak niedobre. Daj tu nosek, o, dziękuję. O. Dajcie widelec, będzie jadł. To znaczy, że zostaje ostatni challenge. Poczekajcie, jest... wylosuję chłopaki. I to jest... A nie, już nie. To jest jedzenie z sera robiąc gwiazdę jednocześnie. Jedząc sera robiąc gwiazdę, jeśli się... O. No, ale najpierw zrób gwiazdę, a potem będziesz jeść. Czekaj, jak robisz gwiazdę i jesz to jednocześnie? Na jednej ręce. Jak najszybciej. Gwiazda na jednej ręce. I jesz ten ser. I jesz ten ser. Sprawdź, czy umiem gwiazdę. Słuka. Okej, okay, no. O nie, mój telefon bliski. Ja mam problem z wchodzeniem w rzeczy różne. Włóż go do buzi po prostu i zgryź się robiąc gwiazdę. O! Pięknie! Nadgryziony ewidentnie został ten ser. No! Jeszcze dwa takie i ci zaliczam. Jeszcze dwa? Jeszcze dwa takie przejazdy i ci zaliczam. Kakać. Dwa? Jej! Brawa! Panowie! Wysililiśmy się w tym odcinku mocno. Gratulacje dla każdego. Dziękuję. Dobra. O, ser mi się przyczepił. A nie, to jest pestka jakaś. Serze znalazłem, sorry. Dobra robota. Dziękujemy bardzo. Widzimy się jutro o 18:00, tu na tyle. A łapki? Łukasz, on jest. Ooo! Zasłonił! Akurat go ręką zasłonił! O nie!